Cześć, witam Was serdecznie. W tym odcinku obejrzymy sobie Arteona. Arteon jest, no taki, wiecie, tu dotknięty, tam dotknięty, coś trochę z nim jest. Historia jest niesamowita, bo pan miał wcześniej Mini Coopera, do którego kupił go uderzonego, tam z poprzekładanymi gratami. Mieliśmy zrobić tego Mini Coopera, ale niestety czekając na kolejkę, Mini Cooper został sprzedany i został kupiony Arteon. Z takich oczywistych rzeczy mamy tutaj przecierkę delikatną, jak widzicie. Chodź, zobacz, tutaj będzie Ci wygodniej, jaśniej i tak dalej. Wszystko będzie ok. Delikatnie dotknięty błotniczek na spoterka i tak tam poszła już, poszedł już lakier. Drzwi do cieniowania. Tylny zderzak też do lakierowania. Tutaj mamy taką mocniejszą przecierę, czyli to wszystko trzeba będzie rozbroić, rozebrać i zrobić. Natomiast z ciekawszych rzeczy idziemy do przodu. Przód będzie tak zwanie tylko do spasowania. Czy tylko to się okaże. Maska w tym samochodzie otwiera się aż dotąd, nie? Więc teraz zwróćcie uwagę, tu maska wystaje dość mocno. Jak spojrzysz kamerą w dół, tutaj widać ten moment, gdzie ta maska dość mocno wystaje i zobaczcie, ona jest przesunięta w tą stronę. Jakby z tej strony wystaje za mocno niż powinna. Z drugiej strony widać, że tutaj już ktoś był, gdyż pęka delikatnie szpachlóweczka. Maska tutaj stoi w miarę prawidłowo, nie odchodzi aż tyle jak z tamtej strony, natomiast ten błotnik jakby musiałby się wysunąć w tą stronę, bo tu jest schowany i ten rant wystaje. No tutaj mamy wodę w tej lampie, ale to jest może od uderzenia tego, że tak powiem, w lampę i tam, no zobaczymy co z tym będzie. Ten zderzak też tutaj nie leży, idzie w klin, tutaj się otwiera, tak trochę jest to wszystko takie... No niby ułożone, a jednak nie. No zaczęliśmy od tego, że kupiliśmy zawiasy, bo musimy być pewni w 100% jak ta maska ma leżeć, czyli jeżeli są tutaj jakieś przesunięcia i tak dalej. Niestety zawiasy kosztowały 1000 zł, ale nic z tym już nie zrobimy. Zawiasy trzeba wymienić, maskę na pewno będzie trzeba przelakierować, zderzak zostawiamy, resztę ułożymy tak, żeby było to równo, ładnie i pięknie. No tył oczywiście zostanie zrobiony przy tak zwanej okazji. Fajny samochód, generalnie ładny, dość ciekawy, jeśli chodzi o prowadzenie, wszystko inne, bardzo wygodne auto. Akurat jeden z moich przyjaciół taki samochód posiada. Polecam serdecznie, bo naprawdę warto takie coś sobie kupić, jeżeli ktoś się zastanawia, co można wziąć z Volkswagena. Zerwaliśmy to pęknięcie, widać, że maska była klepana, grubo nałożony szpachel, dziury wychodzą spod spodu, trzeba to wszystko teraz zerwać, no i będzie trzeba zrobić na nowo, bo ta maska pewnie klasyfikuje się do wymiany, ale no już w tej chwili nie będziemy naciągać na koszty, zresztą klient też chce mieć to po prostu zrobione. Postaram się to tak zrobić, żeby już więcej no nie pękało. Pokażemy Wam, jak to należy uczynić. No dobra, tego się nie spodziewałem. Zerwaliśmy to pęknięcie. Maska jest wymielona razem z dziurami. No i teraz zadzwonimy do klienta, wyślemy wszystko i zobaczymy, co z tym zdecyduje, bo dla nas jest to no niestety, ale raczej do wymiany. Witam Państwa serdecznie.
na samym końcu naszego kochanego Arteona. Tak jak widzicie, błotnik już nie straszy, drzwi wycieniowane, no i maska niestety zakupiona nowa, w sensie nowa używana, pola kierowana cała i tak to się prezentuje. Cóż mogę powiedzieć, z maską jest bardzo duży problem, żeby ją po pierwsze dostać, po drugie, żeby ją przetransportować, 1,88 m na 1,55 m, stanowi dość duże wyzwanie. Kolor pasuje, mimo to, że maska weszła w kreskę, a jakby jest stricte, idzie razem ze światłem, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Przód został cały ułożony, no bo też pary wszystkie się nie zgadzały. Tył, no to drzwi wycieniowane, tylny błotnik zbazowany, zderzak tylny też w całości poszedł w bazę, bo wszędzie miał rysy. Auto jest umyte, więc z niego jeszcze cieknie. W każdym razie tak to się wszystko prezentuje. Czekamy na klienta, no i Arteon pojedzie cieszyć dalej. To tyle na ten odcinek. Myślę, że jeżeli macie pytania, to... koszty oczywiście, bo ostatnio zaniedbuję tą kwestię. Wyciągnięcie błotnika, cieniowanie drzwi, lakierowanie tylnego zderzaka, do tego zakup maski używanej, transport i zawiasy wyszło ponad lekko 7 tysięcy, niestety, koszty wysokie. Maska prawie dwójkę, transport, do tego zawiasy około 1000 zł, więc to możecie sobie tam odjąć. Z tyłu wiadomo, jakieś tam ślizgi i jakieś tam kołki, pierdoły, coś tam. Także tak to mniej więcej wszystko wygląda. Zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz i widzimy się przy następnym.